Witam państwa, dzień dobry, czy w zasadzie dobry wieczór. Króciutko. Króciutko, jak widzicie, troszkę została mi tutaj o poprawiona uroda. Jest to efekt spotkania z przyjaciółmi biednej, pokrzywdzonej przez los walczącej z wrednym Putinem, Ukrainy. Proszę państwa, miałem bliskie spotkanie trzeciego stopnia, dzisiaj po obchodach polnikiem ofiar komunizmu, gdzieś tak po siódmej, kiedy już odjeżdżaliśmy. Z Sztata z podpomnika ofiar komunizmu. No, spotkałem trzech przyjaciół. Właśnie nie proszę państwa, to nie są Polacy. To są polskojęzyczni banderowcy. Spotkałem trzech polskojęzycznych banderowców, którzy próbowali właśnie dostałem parę razy tutaj w twarz niezbyt udolnie, jak widać. I, 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 i proszę państwa. Próbowano mnie wyciągnąć z samochodu, którym jechałem, z jednym z naszych kolegów z klubu imienia Romana Dmowskiego. Więc, no, proszę Państwa, tak wygląda, wygląda właśnie, wyglądają przyjaciele Ukrainy w bliskim zbliżeniu. To już nie hejt, to już, no, pierwszy był Krystian Jachacy, na mnie padło jako drugiego właśnie ci, ci te trole, nie, już nie szanując w ogóle też miejsca, ani dnia, ani obchodów, tego, że było po obchodach. No, do tego, proszę państwa, właśnie prowadzi ta ukraińska propaganda. To są, to, proszę państwa, dla mnie nie są Polacy, to są polskojęzyczni banderowcy. Jeśli myślą, bo wiem, że jest więcej y, osób na liście tych tak zwanych ruskich onus, którą oni. No właśnie to jest śmieszne, proszę państwa, oni rozsyłają tą listę na ruskim komunikatorze, na telegramie. E, więc cóż, szanowni państwo, ja nie zamierzam absolutnie przestać. Zamierzam nadal jechać naprzód, ani kroku w tył, a tych ludzi w końcu znajdziemy, i mam nadzieję, że państwo polskie jeszcze kodeksu karnego przestrzega i ci ludzie, i ci ludzie dostaną za swoje. Ja nie będę się bawił w żadne tam kodeksy ulicy. Dla mnie to powtórzę jeszcze raz. Ci ludzie to nie są Polacy. To są polskojęzyczni banderowcy. I jeśli myślą, że oni zastraszą publicystów realistycznych, to się grubo mylę. mylą. Nie na darmo dzisiaj przywoływałem w komentarzu Stanisława Cata-Mackiewicza. No, proszę Państwa, innych ludzi spotykały gorsze rzeczy. Spotykały naprawdę gorsze rzeczy, niż o tu, że troszkę mi oko, oko opuchnęło jedno. No to jest akurat śmieszne. To się zagoi nawet, nawet tego, jakbym się o tak nie przybliżył do y, kamery, to by pewnie tego nie było za bardzo widać. O. Więc y, tak się kończą spotkania z, y, z przyjaciółmi batalionu Azow, z przyjaciółmi ukraińskich neonazistów. E, tak wygląda działalność miłośników e, e, biednej, pokrzywdzonej Ukrainy. Ja nie zamierzam przestać naszych poprzedników w dwudziestoleciu międzywojennym, narodowców, spotykały o wiele gorsze rzeczy, jak Nowaczyńskiego czy Dołęgę Mostowicza. Się oczywiście nie zamierzam do nich porównywać, bo to jest klasa albo dwie wyżej, ale, ale nie zamierzam przestać. A dla tych człowieczków, to zadedykuję z ich parafii. Albo nie, nie, nie będę, nie będę to zaniżał poziomu, bo chciałem powiedzieć to, co tam ci obrońcy z martwych stali, obrońcy wyspy węży, ale nie, nie. To szkoda, szkoda słów i szkoda strzępić języka, więc to, proszę państwa, zaczyna się. Krystiana Jachacego odwiedziła bojówka polsko-banderowska, mieszany skład narodowościowy, polsko-ukraiński. Tutaj byli, były osoby polskojęzyczne tylko. Więc, no, y, proszę Państwa, już krok nas dzieli od tego, żeby po Polsce przy przyzwoleniu niektórych polityków, niektórych działaczy, grasowały po prostu ukraińskie bojówki i y, no, na razie się kończy na pomazanych drzwiach i podbitym oku. Czy nawet, no, nie wiem, czy trudno to uznać za podbite, czy to tak tylko, czy nie za delikatnie, ale czy, czy y, następnym razem nie będzie gorzej. I dlatego nie możemy się dać zastraszyć. Nie możemy się dać zastraszyć, musimy robić swoje. A to, że tam będą nas wpisywać na listy ruskich onus, no to um, różne świry do tej pory robią listy Żydów, więc cóż mi to. To tyle. Dziękuję za uwagę. Krótki komunikat. Do zobaczenia. Czołem Wielkiej Polsce.